Hej, witajcie, z tej strony Durwart. Rozpoczynamy wyprawę na finały Wargaming League w Warszawie. Dotarliśmy właśnie do stolicy, która przywitała nas padającym deszczem. Za chwilę udaje się na stację kolejki podmiejskiej, aby dostać się gdzieś w okolice Torwaru, a tam dalsza część materiału. Po kilkunastominutowej podróży środkami komunikacji miejskiej docieramy pod halę Torwar, gdzie wita nas dobrze wszystkim znana ciężarówka Wargamingu oraz pierwsza w dniu dzisiejszym niespodzianka, czyli niemal całkowity brak kolejek. Ale przypominam, mamy piątek przed godziną 10. Zaraz po wejściu udałem się w miejsce, gdzie należało podbić bilet, który gwarantował odbiór brytyjskiego czołgu premium, czyli Excelsiora. I zapoznałem się z atrakcjami, jakie przygotował dla nas Wargaming w tym roku. Dla wszystkich odwiedzających halę przygotowane były stanowiska komputerowe, na których można było rozgrywać bitwy. Ja, tak jak i w poprzednich latach, w których odwiedzałem finały, nawet nie stawałem w kolejce, bo wiedziałem, że oczekiwanie na zagranie dwóch bitew może znacznie się przeciągnąć. Poza tym mogliśmy spróbować swoich sił na konsoli PS4, ale słów o tym kilka w dalszej części tego materiału. Dla fanów modeli do sklejania było również stanowisko, gdzie w promocyjnych cenach nabyć można było modele od firmy współpracującej z Wargamingiem. Chętni mogli skorzystać również z przetestowania zestawów do wirtualnej rzeczywistości. Tam niestety z uwagi na kolejkę również nie zdecydowałem się pojawić. A dla tych, którzy opadli z sił, sympatyczne dziewczyny miały przygotowane napoje energetyczne. Wszyscy, którzy odwiedzili imprezę tylko aby otrzymać upominki, nie zawiedli się. W tym roku w torbach z podarunkami znaleźć można było szalik, koszulkę, breloczek do kluczy oraz opaskę. Nie zabrakło również kodów bonusowych i zaproszeniowych. Tych kilka udało mi się zdobyć. Wszystkie rozdam Wam. Szczegóły jednak pojawią się w kolejnym materiale. Zgodnie z planem, finały rozpoczęły się krótkim wstępem, który możecie w tym momencie zobaczyć. Ceremonii otwarcia rozpoczął się pierwszy pojedynek, a przypomnę, że na wielkich finałach pojawiły się drużyny z całego świata, 12 najlepszych ekip z areny e-sportowej zmierzy się za moment w walce o główną nagrodę. Zobaczmy, jak radzili sobie zawodnicy w pierwszym spotkaniu tych finałów.
Getting the back check in the cap, getting some spots out, trying to get control of that zero line as they do push it. They need to deal with left shower right now as well. Look how much they committed to try and get rid of this corner. They need that T54 line off the map. They do get it, but look how much damage they're taking as a result. Hellraisers know that to get control of this part of the map, they need that back corner, but Na'Vi are going to set up to make it, what a punishment for them to even get into that position. Yeah, they are getting punished quite badly. You can see Na'Vi starting to get a lot of HP together. Some spots going across strike does get caught out, kind of with his pants down in the middle there, but no damage done. You can see Hellraiser starting to flex around the map a little bit. Applewow has to find some connections, and you know, we saw that in the pre-playoff, the online stage playoff, in that third, fourth place trying to get to the finals match. That the FB4005 actually was very effective for Na'Vi, for Hellraisers, and I just feel like Apple has to get a good position and a good couple of shots. Obviously, this is a British tank destroyer, ladies and gentlemen. Can't do too much in terms of mobility and getting around the map, so Applewell wants to sit up and really start to bring the pain for you. You can see at the moment, now we're seeing a push forward from Na'Vi over the Gilead side. They know they got that first tank away, they know they did good damage, and now they want to take control of this whole side of the map, so they're going to go for the fight now. Power slide takes a couple of hits, but now Nidalee does finally get spotted. He gets melted down. There's so many tanks ready to fire on towards Hellraisers, and Nidalee's going to fall without even being able to get rid of the slide. That's a very worthwhile trade for Na'Vi, only four tanks left here for Hellraisers. Yeah, because they have the zero light, they basically can control that whole southern side of the map. They can get hold down positions in the back chats, they can get hold down positions with the FE, and they just need to do get this kill there. They do need to take it down Nesqui. They got complete control of that right side. And only three tanks remain for Hellraisers. So I feel like this illustrates our point a little bit more on what we were talking about before. If you don't have a really good attacking side, you are going to get stonewalled out, especially by a team like Na'Vi, going to make them pay. Griffin there just trying to do a little bit of damage with that TDP, but got no backup really to speak of. Applewell is still in the north trying to make some shots. They should collapse on him fairly easier. Lorvo trying to move up here as well, but there's not a whole lot he can do at this stage. So already, Hellraisers should be discussing what they're going to be doing on their defensive side. I am definitely interested to see if Na'Vi are able to break them open here, because this is Hellraisers. Now, they have to capitulate. There's no chance of fighting their way out of this. Like you said before, Ollie, once you're in the hole, there's no getting out. Exactly, and I think it's quite a scary situation for Hellraisers, because, yeah, okay, very hard to attack on this map, but we still saw Na'Vi have very good attacking sides, and, you know, just one surprising tactic, something you haven't thought about, can throw a spanner in the works, is Kirilloy does go for Applewell. Should be able to clean him up pretty easily there as well. Great little finisher tank for Batchat and Applewell. Can't do too much more of a wait here as well. So it's time now as well. It's important for Hellraisers to be discussing maybe not what went wrong right now. It's not really an issue they need to discuss until their next map, but also, have they seen anything interesting from Na'Vi in this round that might give away any of the game? Are they playing well today? You know, does anyone, is the guy next to you smelling nice? Whatever, doesn't matter. They need to just relax. That first round going to go to Na'Vi there. Very strong team. But let's see how it works out. They just need to make sure they don't get pounced upon by these TDPs who are going aggressive at the start. No surprises there in the aggression department, but it is going to be, of course, EL Gaming on the attack, NSS on the defense, just to keep yourself in mind in this one. Those two gaps available, and the first couple of blows being traded back and forth, and a good little connection then towards Des. You can see the shots coming through, and a lovely bit of aggression between both sides, really going for those opening rolls. Yeah, the thing is, NSS just needs to slow this down a little bit, get some good DPM across into those TDPs. Once they are low, it won't be too useful, and the Object 140 is starting to punish. Trade out coming in. EL Gaming starting to dwindle in numbers. Gun in the game theory will come through, but there you go. At least going to bring the couple back here and not allow it to get too far away. Black's been pinned down and taken out. Pretty comfy pickup in the end. And NSS keep themselves pretty well footed in this. Again, the aggression came from EL Gaming, putting themselves into bad predicaments here. And one by one being absolutely stripped apart. The Object 140 is just held down in really good positions behind the houses, behind the bushes. They can just keep EL Gaming at bay. They can't go forwards. EL probably a little bit aggressive in some of those situations, for instance the 130 just trying to. Nieco mniejszym zainteresowaniem od stanowisk komputerowych cieszyły się konsole PlayStation 4, na których próbowałem swoich sił w starciu wirtualnymi czołgami. Niestety wyniki osiągane przeze mnie były na tyle kiepskie, że nie wypada aż prezentować ich wam w tym materiale. Dlatego bitwę zaprezentują koledzy, z którymi przez dłuższy czas krążyłem po hali Torwar. Podczas finału w wolnej chwili możemy wytestować grę World of Tanks na konsoli PlayStation 4. Dostępne mamy tutaj wszystkie niemal pojazdy, te znane z PC-towej wersji, jednak nie wszystkie linie do
wersji na PS4 zostały wprowadzone. Tutaj mamy okazję obserwować bitwę graną na ISie 6. Na początku dla gracza, który nie miał wcześniej styczności z grą na konsoli, sterowanie może być nieco utrudnione, ale na pewno kolega, który rozgrywa tę bitwę, poradzi sobie. Prześledzimy pierwszych kilka minut rozgrywki. Zobaczymy, może uda mu się kogoś ustrzelić. Ja, próbując swoich sił, niestety nie osiągnąłem żadnego znaczącego wyniku, dlatego tej bitwy nie będziecie mogli zobaczyć, a my zatem skupmy się na tym, co dzieje się na ekranie naszego monitora. Jak mogliście przed chwilą zobaczyć, kret, który gdzieś tam się zaszył pomiędzy kamieniami, nie miał szans w starciu z ISem 6. Miejmy nadzieję, że równie dobrze koledze pójdzie z przeciwnymi czołgami. Miejmy nadzieję. Co ważne, mapy na konsoli PS4 są większe niż te znane z wersji PC-towej, dlatego dotarcie na odpowiednią pozycję zajmuje nieco dłużej. Celowanie przy użyciu pada również wymaga wprawy, dlatego tak ciężko jest trafić, szczególnie w poruszający się pojazd. Tutaj pierwszy strzał z obrażeniami w Tygrysa drugiego. Mierzy w nas jednak Su-152, trzeba również spróbować trafić wrogi pojazd. Niestety to się nie udaje. I również na PS4 dostępne są artylerie, która niestety uszczupliła zasób HP naszego tutaj pojazdu. Mechanika samej rozgrywki niczym nie różni się od tej znanej z PC-towej wersji. Jednak wiadomo, samo sterowanie jest na początku trudne do opanowania. Na co również warto zwrócić uwagę, to niezależnie od poziomu wyszkolenia załogi, pokazuje nam się na ekranie informacja o tym, że nasz pojazd został wykryty. Kolejny dobry strzał za prawie 400 w Tygrysa drugiego. Zobaczymy, może uda się go zniszczyć. Kolejny bardzo dobry strzał. Koledze idzie zdecydowanie lepiej niż w moim starciu. Dobrze, że nie musieliście tego oglądać. Zobaczmy, czy uda się wykończyć Tygrysa. Niestety pocisk po wieży prześliznął się i niestety nie została ona przebita. Nie wydam wszystkiego, ale... I zobaczmy, czy uda się dokończyć Panterę. Niestety kolejny rykoszet, dość pechowo. Dobry strzał w Su-152, który na szczęście odbija się od przedniej płyty ISa 6.
kolega tutaj wspierany przez czołg stojący za nim trzyma tą stronę. Objeżdża nas niestety T-44 przy pomocy sojusznika. Czołg ten ginie. Teraz T-32 i niestety bitwa kończy się po strzale Su-14-1. A to bohater naszego starcia. A tu przez chwilę będziemy mogli popatrzeć, jak wygląda gra z tej drugiej strony widoku satelitarnego. W akcji widzimy artylerię. Wybaczcie mi jakość obrazu. Nie jest ona może najlepsza, ale wszystko nagrywane jest telefonem z tak zwanego doskoku. Zobaczmy chociaż jeden strzał. Mamy okazję prześledzić bitwę na radzieckiej artylerii 10 poziomu T-60, obiekt 261 oczywiście. Kończy nam się przeładowanie, pokazuje się wrogi tygrys, udało się go trafić za ponad 1000, niestety kończymy już to starcie. A po kiepskiej bitwie można było poprawić sobie humor w towarzystwie sympatycznych dziewczyn oraz odebrać od nich skromny upominek. Finały finałami, ale najważniejsze to, kogo możemy spotkać. Przed wami chcę przedstawić... Turok. Mamy ser Turoka, który pojawił się tutaj... Przed sekundą. Udało mi się tutaj Turoka złapać na przejściu. Jest również z nami kolega Ded, który właśnie zasiadł przy konsoli i robi swój ulubiony medal pula. Turoku, co myślisz o całej tej imprezie? Wiesz co, no generalnie jest spoko, bo można się spotkać przede wszystkim. Na razie jest bardzo pusto. Jestem zszokowany, że nie ma kolejek, tak było w zeszłym roku. No 10 razy tyle ludzi w tamtym roku było, tak według mojej skromnej piątek, oceny. Tak, że kupa osób jest w szkołach i... No i słabe czołgi premium dali. No i Celsior, to nikt nie przychodzi, także... Ale zobaczymy, no rozkręci się, także będzie gitarka. No to idziemy w takim układzie szukać następnych VIP-ów. Turoku, dziękuję ci za skromny wywiadzik. A tu mamy rozzłoszczonego Deda, który po ubiciu 9 fragów na konsoli nie zdobył swojego ulubionego medalu pula. Poświata nad jego głową symbolizuje, że klan AZP, w którym przez dłuższy czas przebywał, to nie tylko klan, lecz stan umysłu. A tu kierujący niejako imprezą Mr. Omen oraz Nopran. Pozdrowienia dla was, panowie, i raz jeszcze dzięki za możliwość rozmowy z wami. A przechadzając się po hali Torwar, można było natknąć się nawet na najsłynniejszego polskiego youtubera z World of Tanks, czyli Faję, który po krótkiej rozmowie zaprosił zgromadzonych wokół siebie fanów gry na mały kefir. Spotkanie przy kefirze w iście elitarnym gronie, przy jednym stole obok Fai zasiadł Huntus. Zobaczyć możemy również jednego z bardziej popularnych streamerów z World of Tanks, czyli Nazata. Bawi się z nami również ekipa z bloga Rykoszet, których serdecznie pozdrawiam, oraz tych wszystkich, których z ników czy też z imion nie pamiętam. I mogłoby się wydawać, że taka impreza zakończy się urwanym filmem. U mnie niestety film musiał kończyć się z racji na zaplanowany powrót w rodzinne strony. Dlatego
zostawiam ekipę i wracać muszę niestety do siebie. A sam powrót, jak i również podróż do Warszawy w bardzo dobrym towarzystwie. Dziękuję wszystkim, którzy umożliwili mi dotarcie na miejsce oraz szczęśliwy powrót do domu. I to byłoby na tyle w tej relacji z Wargaming League Grand Finals, jakie odbyły się w tym roku w hali warszawskiego Torwaru. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!